serdecznie. Dziś z tych oto włosów wyczaruję piękne loki. Włosy tylko myłam, nic na nie jeszcze nie nakładałam. Suszyłam je po prostu tak naturalnie, na luzie sobie wyschły, ponieważ i tak zaraz dostaną dawkę ciepła, dawkę chemii, czyli różnych kosmetyków, ale bez nich fryzura nie trzymałaby się tak, jakbym chciała i nie byłoby tego efektu, który dzisiaj, akurat dzisiaj potrzebuję. Okay, czyli zaczynam od takiego tutaj termoochronnego sprayu, który lekko powinien też nadać błysku. Wam się podoba moja fryzura? Piękna, prawda? Nie żartuję, to jeszcze nie jest to. Zwykle robię na odwrót, czyli najpierw robię włosy, później makijaż, bo daję tym włosom czas około godziny. Jeżeli jest nawet możliwość dłużej, to jeszcze lepiej, żeby one sobie spokojnie wystygły i żeby złapały ten kształt, wtedy rzeczywiście one będą się długo trzymać. No ale że robiłam ten filmik dla Was, więc specjalnie dla Was robiłam na odwrót, czyli pierwszy makijaż, bo nie chciałabym się tak pokazywać tak bez. No i co ja będę teraz robić? Po prostu tutaj sobie mam taką gazetkę francuską, więc będę sobie tutaj ją czytać. W międzyczasie będę się relaksować i pić czerwone francuskie znakomite wino. No muszę się zrelaksować, bo wiecie, później długa noc. Do finału.
rozpakowujemy loczki. Tak. Ja ogólnie nie mam włosów strasznie dużo, ale zaraz zrobimy, że będzie ich naprawdę całkiem fajna ilość. Czyli tak. Pierwsze co robię, to jest pierwsze sprayowanie lakierem. Czyli po prostu, żeby cokolwiek utrzymać z tego, co zostało. Dobra. Włosy, ale nie mam kiedy czasu zrobić tych odrostów. No i też nie jestem najmłodsza. Już nie ten wiek. Dobra, ostatnim etapem jest lekkie modelowanie włosami tego Go To Be, żeby ono rzeczywiście się układało. Widzicie, bez tych środków ja bym w życiu nie miała nawet możliwości otrzymania takiego efektu przy moich włosach, bo ja mam cienkie, zniszczone włosy tak naprawdę. Więc to, żeby tak mi stały, żeby taki wolum zrobić, to nie ma możliwości. Więc niestety muszę użyć takie mocne środki. No i dobra, teraz do tego dochodzi ich modelowanie. Jeżeli jakiś lok wam się nie zwija w tą stronę, co wy chcecie, czy jakby sobie po prostu uważacie tą fryzurę, to po prostu zawsze możecie włączyć jeszcze tą lokówkę i sobie dokręcić tam, gdzie chcecie. Tyle, że ja chcę naprawdę, żeby był taki efekt pognieconych włosów. Nie chcę, żeby te loki były idealne i od początku się o to starałam. Właśnie chcę takie lekko zmierzwione, nie wyższe z przypadek, ale jednak jest ten efekt wolum na maksa. Dobra. Teraz już układam tak, jak mi pasuje i wykręcam je w tą stronę. Nie wiem, czy jeszcze idę do góry. Chyba już wystarczy na dzisiaj. Także widzicie, z osoby, która ma tyle włosów co ja, ile nagle i się zrobiło. Mam nadzieję, że podoba wam się ta fryzura. Ja wiem, że to nie są idealne loki, ale innym razem, jeżeli byście chciały, to dajcie znać w komentarzach, mogę wam pokazać, jak zrobić idealne loki, gdzie wszystkie będą równe. No, mi chodziło o taką fryzurę lekko właśnie, niby przez przypadek, takie lekko rozwalone te włosy, ale mi się podoba bardzo, bardzo ten styl. Trochę mi przypomina dziewczyny z Victoria's Secret. Także, no i uważam, że to jest taki uwodzicielski, fajny. Bridget Bardot też ona coś w tym stylu miała. Także tak, buziaki, całuję was gorąco. Mam nadzieję, że jeszcze raz dostanę jakieś komentarze i będę mogła znowu wam pokazać jakąś fryzurkę. Pa!